Witajcie. Po dłuższej przerwie związanej z maturami, mogę zacząć regularnie wrzucać dla Was filmy o Half-Life. Dzisiaj omówię Barneya Colquhouna, jedną z najważniejszych postaci drugoplanowych Half-Life 2 oraz jej epizodach. Nawet jeśli nie znacie serii Half-Life, to niektóre kwestie wypowiadane przez tą postać mogliście usłyszeć w licznych memach czy filmach. No dobra, no to zapraszam do oglądania. Barney Calhoun to mężczyzna w średnim wieku, który urodził się w latach 70. Nie znamy dzieciństwa Barneya, ale sądząc po tym, iż studiował na uniwersytecie w Martinson, to był najpewniej bezproblemowym i pilnym uczniem. Po 2 latach studiów został zatrudniony w ośrodku badawczym Black Mesa jako ochroniarz średniego poziomu. Został on później przepisany do oddziału Blue Shift, który prócz chronienia wybranych obszarów laboratorium, asystował podczas eksperymentów niektórych naukowców. 15 maj był jego pierwszym dniem w tej jednostce. Wtedy też rozgrywają się wydarzenia z Half-Life 1 i dodatków. Gdy wybuchła kaskada rezonansowa, Barney znajdował się w windzie do sektoru G. Miał dużo szczęścia, gdyż ten fakt i to, że postanowił pójść kanałami, uratowało go od zostania zabitym przez Hetsu. Następnie ratuje doktora Rosenberga, który pomaga uruchomić portal, który pomoże uciec naukowcom i Barneyowi z placówki. Zanim jednak dojdzie do ucieczki, to nasz ochroniarz musi w Ksenie uruchomić urządzenie, żeby teleport działał poprawnie. Potem Barney wraz z Simonem, Walterem i Rosenbergiem uciekł z Black Mesa. Nie wiadomo, w jaki sposób Barney przeżył wojnę 7-godzinną oraz dostał się do City 17. Najważniejsze jest jednak to, że przeżył atak kombinatu, a po rozpoczęciu okupacji dołączył do ruchu oporu. Postanowił walczyć z wrogiem niczym Konrad Wallenrod i dołączył do Civil Protection. W ten sposób mógł obserwować ruchy kombinatu tu i ratować partyzantów przed wieloma niebezpiecznymi sytuacjami. Dzięki jego umiejętnościom zdobył on rangę oficera. Na początku Half-Life 2 przesłuchuje podejrzanych cywili i wtedy też trafia na Gordona. Tutaj wiele informacji się urywa. Najpewniej do incydentu w Nowa Prospekt przygotowywał miasto do powstania, które wybuchło chwilę po zniszczeniu więzienia. Podczas powstania w mieście pełnił rolę przywódcy. Dowodził w walkach o centrum, o Nexus oraz dowodził podczas ewakuacji z miasta 17. Nie wiadomo, czy po wybuchu Cytadeli Barney przeżył. Nie pojawia się on w epizodzie 2, jednak fani przypuszczają, że Barney żyje i ma się całkiem dobrze. Najpewniej po bitwie o White Forest Barney dołączył do rebelii i najpewniej dalej pełnił ważną funkcję w powstaniu. Barney ma krótkie czarne włosy. Z informacji dostępnych w Blue Shift wiemy, że mógł mieć dziewczyny lub żonę, sądząc po notce kup kwiaty dla Lauren. Posiadał również wiele znajomych w Black Mesa. Wiadomo, że kumplował się z Freemanem czy doktorem Kleinerem. Jest jedną z najbardziej charyzmatycznych postaci w serii. Często żartuje i używa ironii. Tell him I said. Before I forget, I think you dropped this back in Black Mesa. Good luck out there, buddy. Warto powiedzieć, że postać Barneya to przede wszystkim pomysł Gearboxu. Widać to chociażby w ilości retconów, jakie miały miejsce w Blue Shift. Dochodzi przez to do pewnych absurdów. Chociażby w Half-Life 1 ochraniarz może powiedzieć do Freemana: catch me later, I'll buy you a beer. Natomiast w Half-Life 2 słyszymy od Barneya: about that beer I owed you. No, widzicie, ile tu jest nieścisłości. A, i byłbym zapomniał. Barney bardzo lubi piwo. Jest to najważniejsza informacja. Uwielbia piwo, nie wiadomo niestety jakiej marki dokładnie. Nie wiadomo, co myśli o piwie Tesco, ale generalnie lubi ten napój wyskokowy. Warto o tym wiedzieć, bo w społeczności Half-Life Barney jest synonimem od słów piwo, alkohol, twój stary nawalony i innych tego typu wyrażeń. Jest duża szansa, że podczas incydentów Black Mesa G-Man interesował się Barneyem. Widzimy to szczególnie w zakończeniu, gdzie pojawia się informacja, iż obiekt Calhoun jest poza zasięgiem. Widzimy G-Mana również kilka razy podczas gry w Blue Shift. W szafce Barney trzyma 2 ciekawe książki. Jedna nosi tytuł Prawda o kosmitach, a drugie to Rządowe spiski. Jest to dosyć śmieszne, zważywszy na to, gdzie Barney pracuje i co za chwilę miało się wydarzyć. No dobra, to by było na tyle. Mam nadzieję, że ta humorystyczna końcówka nie zniszczyła aż tak tego odcinka. Zapraszam na Discorda, Instagrama i na streamy regularnie w poniedziałki, środy i piątki o 18:00. Do zobaczenia.